Walczymy przeciwko skrytemu nękaniu za pomocą najnowszych technologii, które powstały na bazie technologii wojskowych. To jest nękanie na bazie fali elektromagnetycznej, mikrofalowej, być może jeszcze jakiejś innej. I któregoś dnia w nocy po prostu czułam, że jestem bardzo mokra. Obudziłam się rano, strasznie bolało mnie pod pachami. Rano się obudziłam, ja nawet tutaj mam zdjęcia, z czerwoną szyją i czerwonym udem. Zastanawiałam się, co to jest. No, ale po jakimś czasie skapłam się, że to są mini implanty i chciałam to usunąć z szyi, więc to otworzyłam i faktycznie było tam coś takiego przeźroczystego, ale tak się wrosło w skórę, że usunąć nie mogłam. Bardzo częstym symptomem u naszych członków naszego stowarzyszenia są głosy w głowie. Jest tam odpowiedni operator, który zadaje wprost pytania, dlatego że komentują to w czasie rzeczywistym, bo jest czasami też jeszcze pojedyncze są głosy operatorzy, ale siedzą też w grupach. Atakowany jest układ oddechowy, gdzie pozbawiani jesteśmy chwilowo możliwości oddychania. Porażane są nasze oczy, żeby nie patrzyły. To masońskie tortury i tak naprawdę trudno w ogóle w to uwierzyć, że można coś takiego ludziom robić. Będzie ta rozmowa z Macierewiczem, z ministrem obrony narodowej obowiązkowa. Dlaczego? Nie chodzi nawet o osoby atakowane, ale ta technologia wszelaka musi być ujawniona. Po co? Bo ta wojna się zbliża. No jest, ja się pytam jawnie. Czy Macierewicz chce mi dać AK, żebym ja do satelity z tego AK mam strzelać? No nie. Bo ja sam broń laserową mogę opracować sobie w piwnicy. Stoją za tym służby. My tutaj w Polsce nie wiemy, które to są służby, czy to są tylko służby, czy jeszcze ta technologia przedostaje się do jakichś tam zorganizowanych grup, być może przestępczych też, my tego nie wiemy. Wiem, co to jest stalking, wiem, co to jest prześladowanie i wiem, co to jest wykańczanie psychiczne. To jest bardzo okropna sprawa i naprawdę Polacy są nękani i wmawia im się te sztuczne diagnozy, te sztuczne po prostu choroby. No i niszczy ich się przede wszystkim uśmierca. Jest dużo Polaków, którzy sami się zabijają. Jest tego coraz więcej i nikt po prostu nie widzi problemu.